Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, nasza ciąka Majui. Dobra, nic dzisiaj nie pokrawcimy. Idziemy na pomoc Avaro. Może żeby nikt już nigdy więcej nie został porwany z fortecy. Dobra. Piesek gotowy? Gotowy. O nie. Poczekajcie, musimy dostosować trochę jego rozmiar. O, tak powinno być ok. Otóż, kto tu mógł porwać Avaro? Domyślamy się, że Lish. Zresztą widzieliśmy, że Lish. Ale po co mogło porwać Avaro? Dlaczego jest jej potrzebny? Jakie ciężkie tortury może... O, to chyba nie wystarczy. A. Oro. O mezame kashira? Dobra. Nic nie zobaczycie. Wa iranai desu wa. Watakushi tachi no maida ni mohaya tanin kyogi ni yobikata nadu. Dobra, idźmy z tym Lish. Skoro i tak nic nie widać, pominijmy to. Dobra. Generalnie go porwała, żeby go uwieść. Dobra, momencik. Poczekajmy na wszystkich ludzi, którzy mogli to pominąć. Dobra, momencik, tak. Generalnie porwała go, żeby go uwieść i żeby się jej oświadczył i żeby było jego mężem i wtedy w ten sposób przejmie... O, sorry, piesek. W ten sposób przejmie władzę nad... kontrolę nad fortecą. Oczywiście nic z tego nie ma najmniejszego sensu. Po prostu to jest gra... hentai i chcieli i zrobili dlatego taki wątek. Dobra, nieważne, idziemy na pomoc, Avaro. Jest w poważnych tarapatach. Jest torturowany przez niedojrzałą emocjonalnie samicę. Dobra. Do roboty. Tak, będziemy mieli teraz kilka map, w których naszym jedynym celem jest dojść do końca. Możliwe, że nie będziemy ich nawet maksować. I dobra. Cyk tutaj. Ior. Wiemy, że tutaj nie ma przeciwników, to ty możesz tutaj wejść. Z jakiegoś powodu gra trochę przecina. Kisnir. Wejdź tutaj. Jest dużo przeciwników. Raz, dwa, trzy. Albo tutaj możesz wejść. Więc ten nas zaatakuje. Ten ma trzy punkty ruchu. Raz, dwa, trzy. Co to robi? HP. Nie chcemy na to wchodzić w takim razie. Masz odporność na ziemię? Jesteś wrażliwy na ogień i na holi. Dobra, to tak. Karina. Zajmiesz to pole. Ior, weź kartę. Iorem chcemy jak najmniej walczyć, ponieważ Ior i tak ma zbytki doświadczenia. I dobra, jak dalej się chcemy ustawić? Niebieski chłopczyk. Nie. Najpierw Runry. Jak jeszcze będziemy mieli punkty, to na niebieskiego chłopczyka. Albo i nie. Dobra. Że jak pozajmujemy te rzeczy, to go przywołamy. Momencik, bo ile nam brakuje? 4 punktów. Dobra. Na razie sobie poradzimy z tym, co mamy. Ewentualnie możemy Iora odesłać.
Dobra. Zdziel go przez łeb. Ile to by było? 14 razy 2 powinno wejść. No dobra. Karina się na... O... Na nasz reekspów. To dużo przeciwników. Dobra. Kisnir. Czy jesteś wyekwipowana w najlepszą broń? Myrtilowy miecz byłby lepszy. Jesteście wrażliwi na thunder? Nie. Jesteś wrażliwy na ogień. Ty też. To dobra. Zajmij nam tutaj może miejsce. Tak. Fię chcielibyśmy przenieść do przodu. Tak samo Iora, ale Ior sobie poczeka. Majki, podejdź tutaj. Dobra. Co z tobą chcemy zrobić? Masz jeszcze manę, to możesz strzelać dalej. Do czego chcesz strzelać? 15 razy 2 to go nie zabije. Chcemy atakować wręcz, czy na odległość? Momencik. Dobra, skill masz, ok. To zada zdecydowanie więcej obrażeń. Dobra, to jedź tak. Ty jesteś wrażliwy na thunder? Nic tu nie jest wrażliwe na thunder. Ale i tak to możesz nieźle przysmażyć. Dobra. Czy są oni wrażliwi na ice? Nie za bardzo. To nawet niebieski chłopiec niewiele byłby w stanie zrobić. Dobra, poradzimy sobie bez niego. Mają tarcze. Mają też resurrect. To jest wkurzające. Zużył dużą część swojej many na nic. Na dole też ich jest dużo. Dobra, to go zabije. 13, 16. 16 razy 3, 48. Nie. Ciachaj tak. Poza tym oni mogą się skrzesić, więc to nawet nie ma szansy. Ma szansę, że nie zabije. No dobra. Na szczęście skrzeszać się mogą tylko raz podczas starcia, więc jak już raz padł, to następny atak na pewno go zabije.
Oj, Dłońku! Dobra, Majki, masz tylko jeden cel, więc go zbombarduj. Okej, okay, Resurrect 1 to chyba jakieś 20% szans. 30% szans, a na razie 3 razy pod rząd się uruchomił. Dobra, Ior, gdzie chcesz wejść? Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj możesz wejść. Chcesz to spalić? Spal to. Jednym ciosem, ładnie. Karina może niech wejdzie tutaj, zregeneruje sobie manę. Ciebie gdzie chcemy? Z jakiegoś powodu nie możesz tutaj wejść. Albo nie masz ruchu, dobra. Może najpierw Fię przemieścimy tutaj. Albo tutaj. Teraz Ranri wejdziesz tutaj, Fia będzie miała dwie tarcze. Dobra. No, to by jej złoiło skórę. Gdyby nie to, że ma strażników. Dobra. O, cover. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra. Szczęście to jest Karina. Karina sobie da radę. Że nie zada zbyt dużo obrażeń. Ta. Szkielety są dosyć wytrzymałe. O, dużo zdolności obronnych. Miałeś 5% szansy na zabicie, ale trudno. Siła, kondycja, super. Faro by niewiele zrobił tutaj. Po prostu jest dużo przeciwników. Cały czas zapominam, że Kisnir ma ten. Ma te swoje. A ten skill, który zwiększa zdolności wokół niej. I płonącą katanę. Próbujmy to wykorzystać. Ior, co sobie poradzisz tutaj? Tak. Wejdź tutaj, zgarnij tego gościa. Też jej niedługo też się skończy mana. Ha! Okej, dobra. Nie powstał, super. Mikiu, idź do przodu. Moment, czy masz Bouncing Snowman? Masz. Dobra. Gdyby ten cię zaatakował, to się będziesz mogła bronić. Dobra, a zdejmij tego gościa.
5% szansy na zabicie czegoś, co i tak było martwe. Dzięki, Karina. Dobra, Fia. Właśnie. Jak wykwipowaliśmy ci nowego czaru. Zasięg 3, super. Inteligencja więcej. Kara do agility. Ale plus 5 do hit. Nie, plus 5 do crit, ok, sorry. Trochę się różnią te czary, więc nie są kompletnie zamienialne. Light Sphere nadal widać, że niektóre rzeczy ma lepsze. Ale zazwyczaj obrażenia to wszystko, czego potrzebujemy. O, tak. Na popiół. Wracaj, skąd przybyłeś. Nawet nie powstał. Dobra. To jeszcze ty. Cyklon. 21 razy 2 nie zabije cię. Shockwave. I jeszcze krytem. Dobra, super. Renrin. Jeszcze ten gość tylko został i przejmiemy to pomieszczenie. Daj sobie Ior, bez problemu da radę z tymi paroma kwiatkami. Że nawet jakąś zupę zrobi z nich. No, ładnie, ładnie. Ile ich tam jest? Tutaj kolejny przyszedł, okej, okay, dobra. I przeżyjesz. Dobra. Miałem cichą nadzieję, że on zaatakuje Iora i Ior przejmie to w tej turze, ale no wyszło inaczej. Momencik. Idź tutaj, musimy jego zabić najpierw. Fia, możesz zgarnąć tego z tyłu? Możesz. To zrób to. Uiii. I popraw krytem jeszcze raz. Nie wstawaj. Ładnie, ładnie. Dobra, kto tu ma najmniej expów? Kisnir albo Ranrin. Ranrin trochę kończy się mana, to Kisnir. Wykończ tego gościa. 16 razy 2. Dobra. Nawet jeżeli stanie, to powinnaś go ubić. Ale nie jeżeli będzie bronił się tarczą. Zapomniałem o tym. Okej, okay, dobra. Mamy całe pomieszczenie. Dobra. Kiju, zobacz tutaj. Właśnie, ty możesz... mining wziąć. Mogliśmy już tutaj coś przegapić. Dobra, ty się na razie ulepsz. Zwiedźmy to pomieszczenie. Tutaj pewnie będą jeszcze jakieś szkielety, zaraz zobaczymy. Czekaliśmy, aż to zrobisz w poprzedniej turze. Kisnir szarża tutaj. Tutaj szarże poprowadzi Karina. Niech tylko się zbierze. Fia, nie dojdziesz tam.
To zregeneruj manę. Dobra, ubij tego. Super. Dobra, ty poczekaj, tam mogą być potwory. Ty... jakby co, pomożesz Kisnir. Dokładnie. Dobra, zdziel go przez łeb. Nie ryzykujmy. Jest już się też trochę hapeki kończył. Jej obrona bardziej bazuje na tym, na evasion, niż na wytrzymałości. Dobra. Wciągnij go. Ładnie, ładnie. Duża szansa na kryta w runnery to też jest bardzo fajne. Bardzo często wciąga przeciwników, których zakładaliśmy, że nie pokonamy. Dobra, masz Bouncing Snowman, to się nie boisz. Momencik, wybrałem Bouncing Snowman? Tak, dobra. Teraz Karina, możesz zniszczyć portal. Super. Zajmij to. Jeszcze zajmijmy to. Zbierzemy się. I idziemy do przodu. Kisnir, wracaj. Wejdziesz w następnej turze na to pole, żeby się zregenerować. Cała reszta drużyny jest grubsza w dobrym stanie, więc idziemy po prostu do przodu. Dobra. Dobra, kto wejdzie przodem? Może Fia. Teraz będziemy mogli zająć pozycje obronne wokół niej. Majki, trochę się cofnij. Weźmiemy, przywołamy niebieskiego chłopczyka. Żeby wszedł tutaj, żeby Fia miała pełną obstawę. O! Zajęliśmy. Mamy wystarczająco punktów na niego, super. Nawet nie będziemy musieli nic odwoływać. O, dobra, idealnie. Tak daleko doszło. Dobra. Trochę się spóźniłem. Dobra. Powinienem po sprajcie rozpoznać, że będzie potrzebny pieseł. Dobra. Jak to chcemy rozegrać? Wy macie wszyscy odporność na ice. Niebieski chłopczyk mało się przyda, więc po prostu idź do przodu, żeby zajmować teren. Karyna, zajmij tutaj. Majki mogłaby użyć swojego ataku obszarowego, ale i tak to nie zada żadnych obrażeń. Dobra, Kisnir, idź do przodu.
Dobra, stań tutaj, będziesz ich obstrzeliwać, ile będziesz mogła. A Ior wejdzie, jak znajdzie się wolne miejsce. Na razie zajmie pozycję. Dobra, Fia. Czy wykończysz go? Dobra, powinno wejść. O, na przykład tutaj może wejść teraz Ior. Dobra, zgarnij jego. Mana ci się kończy na Shockwave, trudno. Najwyżej ją odeślemy w następnej turze, żeby się zregenerowała. Dobra, Ior. Jak z waszą odpornością na ogień? Okej, dobra. No to zrób. Na obiad będzie fish and chips. Dobra, spróbuj tak ją ugnieść. No, ładnie. Dobra, komu dam expy? Mikey? Kisnir jest za daleko. Ranry? Nie chciałem wait zrobić. Ranry nie ma many. Ale chcemy, żeby to zgarnęło, bo jej expo trochę brakuje. Gulnij sobie. I... Shockwave, potem i tak się wycofamy. Dobra. Idź do przodu. Fia, kogoś chcemy uleczyć? Może Majki. Dobra, Ior, wiemy, że tutaj nic nie ma. Podejdź tutaj. I tak. Zbadamy całą mapę. Mimo, że tu jest już nasz cel, to zbadajmy całą mapę. Skoro już tu jesteśmy. Dobra, tak. Niebieski chłopczyk, pokaż nam, co tutaj jest. Nic, super. Też nic ciekawego. Karynę może weźmy, cofnijmy. Chociaż nie, bo tutaj też może być coś ciekawego. Dobra. Zastanawiam się, żeby Karynę tutaj cofnąć, bo tutaj może być coś do kopania. Ranry, podziękujemy już tobie. Fia już się ruszyła. Mikey, wejdź tutaj. Dobra, niebieski skaucik. Karyna. Dobra. Kontakt z wrogiem. Fia sobie przycupnie tutaj. Dobra, jeszcze to ogarniemy i będzie po wszystkim. Ile ty masz many? Nie za dużo. Ale stać ci jeszcze na parę ataków. Dobra. To powinno znieść. Prawie.
Dobra, chłopczyk, zdejmij go, bo nie chcemy tam wchodzić. Okej, nie będzie zbyt skuteczne, ale zadziała. Dobra. To teraz po kolei, Majki, nie dojdziesz nigdzie. Chłopczyk cię blokuje. Snir tutaj. Karyna tutaj. Majki tutaj. Fia sobie poczeka tutaj. Ior będzie nam potrzebny do otwarcia drzwi. Nie uciekaj nigdzie. Mamy coś dla ciebie. Przesyłka specjalna. Z prędkością paru 10 metrów na sekundę. Paruset metrów na sekundę. Dobra. Niebieski, nie wejdziesz tutaj. Dobra, mamy chyba akcesorium, które daje ci chodzenie po wodzie. To wyślemy tutaj Kisnir. Ewentualnie... Okej, ty możesz wejść tutaj. Dobra, i Fia, czekaj. Dobra, musisz stanąć tutaj, a potem zmienisz sobie akcesorium. Dobra, mamy 100%, super. Akcesorium Bandit Ring, tak to się nazywało? Bandycki. No dobra, to wszystko. Opominaliśmy trzy kopają do kopania. Mogły być albo tutaj, albo tutaj. Jeżeli będę kiedyś potrzebował tutaj skądś... Czekaj, mamy misję, żeby wykopać wszystko? Nie. No to... No to mniejsza o to. で、そこまで進んでない。そうなの?よくわかるね。歩数でわかる。回り道が多いから距離が稼げてない。おそらくはこれが天然の要塞と呼ばれるゆえんなのだろうな。ラウロスへたどり着くにはこういった複雑な道筋を通らなければならない。 A tutaj z czym walczymy? Z żołnierzami, tylko nie Laurusa. Świetny plan, Kisnir. Super. Nie wiem, dlaczego się tak cieszę z jakichś pomarańczowych mushrooms. Dobra. Zobaczmy. Flamestone. O, to jest to, czego potrzebujemy do upgrade'u fortecy. W końcu. Tutaj tam było? Nie, tam było jakieś... I rzeczy, których nie potrzebujemy ogólnie. Co to tutaj? Zaczynają się... Ciekawe, dobra, zapisujmy często. Idziemy. A właśnie, to co mówili pod koniec mapy, że te tunele są istnym korytarzem i że mimo iż długo szli, to ogólny dystans był względnie mały, ponieważ było dużo zakrętów i tak dalej.
ale Kisnir stwierdziła, że i tak to szybciej niż iść nad ziemią, ponieważ tam by ich atakowali żołnierze Larusa. A że na dole są atakowani przez potwory, to nie wzięła pod uwagę. Fia, misja ratunkowa. Ale może Avaro najpierw? Avaro, Fia? Właśnie. Nie, myślę, że to nie temperatura, myślę, że tak po prostu. To Fia po prostu. Dobra. Zrobimy tutaj małą przerwę. Dobra, co gadali? W sumie same bzdury. Wykryli, że jest dużo pary w powietrzu i stwierdzili, że gdzieś tutaj muszą być, tak, termy. Nie, termy tak się to nazywa, no w każdym razie. Gorące wody. Fia stwierdziła, że chce pójść ten zażyć sauny, a Kisnir przypomniała, że chyba mieli relatować Avaro. A Fia stwierdziła, że może pójdą, jak już uratują Avaro, pójdą Laurusą, bla bla bla, nieważne, dobra. Zrobimy przerwę. W następnym odcinku ta mapa, może nawet dwie na raz, może nawet jeszcze ocalimy Avaro. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!